Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać głośnik bezprzewodowy i w zasadzie też soundbar firmy F&D, czyli Fenda, model E200+. Sprawdzimy, jak gra, czy nadaje się jako zamiennik systemu głośnikowego 2.0, czy można go używać z naszym komputerem, jak brzmi ze smartfonem i generalnie potestujemy go troszkę. O samym głośniku za chwileczkę. W zestawie dostajemy oprócz niego kabel do ładowania USB, micro USB, ponieważ głośnik ma wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh i do tego jeszcze dostajemy kabel mini jack, za którego to pomocą możemy podłączyć głośnik z naszym komputerem, tabletem, smartfonem, jakimkolwiek innym urządzeniem, które posiada mini jacka na wyjściu. I też jest skrócona instrukcja obsługi, której zapewne i tak nikt nie przeczyta. Co do samego głośnika, ma wymiary 410x73x58 mm i waży niecałe 700 gramów, więc czuć jego wagę w ręku. Wygląda całkiem sympatycznie, jest wykonany z matowego plastiku, na którym niestety też pod pewnym kątem widać nasze odciski palców. Przód okrywa siatka maskująca z logiem F&D. Natomiast głośnik jest umiejscowiony na dwóch kątowych podstawkach, na których spodzie są okładziny gumowe. Te kątowe podstawki pozwalają podnieść głośnik o około 11 stopni, co też ma pozwalać w lepszym rozprzestrzenianiu się dźwięku po naszym pomieszczeniu. Czy tak faktycznie jest, to sobie też oczywiście sprawdzimy podczas testu, może to wyjdzie. Głośnik ma możliwość zamocowania na ścianie. Mamy dwa otwory, za których to pomocą możemy go powiesić sobie na naszej ścianie, jakbyśmy go nie chcieli stawiać na naszym biurku, bądź też segmencie, bądź też gdziekolwiek byśmy chcieli go postawić, na przykład pod monitorem. Jako soundbar myślę, że całkiem ładnie wygląda jako głośnik multimedialny również i stawiając go na naszej półce, czy gdziekolwiek w naszym mieszkaniu, na pewno nie zagracimy naszego mieszkania, a możliwe, że nawet dodamy mu swoistego klimatu i uroku. Głośnik może działać zarówno przez Bluetooth z naszym urządzeniem multimedialnym, takim jak komputer, jeżeli posiada Bluetooth, takim jak smartfon, takim jak tablet. Możemy go również używać z naszym komputerem bądź też innym, jakimkolwiek urządzeniem, tak jak powiedziałem, za pomocą wyjścia AUX, czyli za pomocą kabla zakończonego mini jackiem. I też możemy do niego wpiąć pendrive'a, ponieważ ma wejście USB 2.0 z naszą muzyką. Obsługuje pendrive'y do pojemności 32 GB. Głośnik może działać zarówno z akumulatora. Mniej więcej ten czas działania sprawdziłem i wynosi niecałe 10 godzin. Producent poda 11, natomiast przy ustawieniu głośności na 75% ten czas wynosi niecałe 10 godzin. Może też działać za pomocą podłączonego kabelka USB. Z jednej strony mamy mini USB, które wpinamy do głośnika, z drugiej strony kabel USB, które wpinamy albo do komputera, albo po prostu do ładowarki od naszego smartfonu, jeżeli taką mamy z wyjściem uniwersalnym USB. I wtedy głośnik może normalnie pracować non-stop pod zasilaniem. I generalnie tyle o tyle głośnika. Z boku natomiast, z lewego boku czy też z prawego, zależy jak spojrzeć na ten głośnik, mamy przyciski służące do sterowania głośnikiem. Na przykład jakbyśmy nie chcieli zmieniać głośności za pomocą naszego smartfonu, bądź też nie chcielibyśmy przewijać utworów za pomocą smartfonu, to możemy to zrobić właśnie z tego panelu bocznego. Jest też centralny włącznik i wyłącznik oczywiście do przejścia głośnika w tryb uśpienia. Mamy przycisk Bluetooth do parowania z naszym smartfonem, bądź też innym urządzeniem, które posiada Bluetooth i możemy również ściszać i przewijać utwory. Po włączeniu głośnika z przodu zaczyna nam migać piękna niebieska dioda mówiąca o tym, że głośnik pracuje w trybie Bluetooth. Za pomocą przycisku z boku zmieniamy tryb na AUX, który ma kolor czerwony, wtedy miga dioda czerwona, i na USB, który ma kolor zielony. Zielona migająca dioda z przodu, także w każdym momencie wiemy, w jakim trybie jest ustawiony nasz głośnik.
Co do samych parametrów technicznych tego głośnika, dysponujemy tutaj dwoma membranami o średnicy 5 cm każda i każdy z tych głośników ma moc 2,5 W. Pasmo przenoszenia całego soundbaru to jest od 50 do 20 kHz. Natomiast stosunek sygnału do szumu to jest około 70 dB i separacja 50 dB. Z przodu też znajdują się dwie pasywne membrany basowe. Też sobie sprawdzimy, jak ten bas zachowuje się w tym małym głośniku. W sumie nie małym, ale jak na pudło basowe to małym. Oczywiście nie jest to sam subwoofer, ale właśnie jestem ciekawy, jak tutaj będzie działać bas, z jaką dynamiką i czy będzie dobrze słyszalny, głęboki, czy też płytki i beznadziejny. Dobrze, za chwileczkę pokażę Wam, jak gra ten głośnik, zarówno za pomocą smartfona, jak też za pomocą komputera zrobimy taki test. A potem to będzie tylko demonstracja. Pamiętajcie, że wchodzi tutaj w grę kompresja mojego oprogramowania podczas kompresowania, renderowania filmu, a potem dochodzi do tego oczywiście kompresja YouTube'a, która skutecznie potrafi zepsuć nawet najlepszą ścieżkę dźwiękową pod względem jakości. Więc to jest tylko takie demo, sprawdzimy sobie głośność tego urządzenia, jak głośne potrafi być, a potem ja zajmę się odsłuchem i wrócimy, aby omówić ten głośnik. Poświęcę się zaraz dla Was i spróbuję ogłuchnąć. Znaczy, może mi się nie uda, mam nadzieję, że mi się nie uda, ale sprawdzimy głośność maksymalną. Uważajcie na swoje regulatory, potencjometry głośności, bo nie wiem, do jakiej głośności rozkręci się ten głośnik w połączeniu z moim smartfonem, więc bądźcie czujni, wybierzmy coś bardziej basowego, żeby też posłuchać, jak ten bas gra. Głośnik stoi tyłem do Was, ale przodem do mikrofonu, który mam wpięty, więc spokojnie. Już coś wybiorę dobrego. Uważajcie teraz na głośność. Nie ręczę za to, jak będzie głośno. To jest 3/4. Możliwości głośnika bas lekko harczący już przy maksymalnej głośności i też troszeczkę generalnie średnie i wysokie tony też już wpadające w takie nieprzyjemne dźwięki. Dosyć głośny, na pewno dosyć głośny, ale wszystko w podsumowaniu na końcu. Pewnie myślicie, co robię, a ja Wam powiem, co robię. Niestety przy włączonym Bluetoothie, natomiast bez puszczonej żadnej muzyki, bez odtwarzania żadnej muzyki, z głośnika dobiega cichy, aczkolwiek jednostajny, niski dźwięk przypominający buczenie. Jest to zapewne spowodowane tym, jak w większości głośników Bluetooth, że ten moduł Bluetooth nie jest niestety najwyższych lotów. Pomimo tego, że wspiera on Bluetooth 4.0, to tylko cyferki. Natomiast sama jakość tego modułu chyba nie jest najlepsza, ponieważ powoduje on buczenie. Jest to częsty przypadek właśnie w głośnikach Bluetooth, w których ten moduł zastosowany jest no niestety troszkę gorszej jakości. Siedzę mniej więcej w odległości niecałego metra od głośnika, więc będziecie mogli posłuchać to tak, jak brzmi w momencie, jakbyście Wy siedzieli na moim miejscu przed tym głośnikiem. To było demo. Ja za chwileczkę oczywiście wezmę ten głośnik i będę go testować już na różnego rodzaju muzyce, nie tylko na pop, dyskotekowej, techno, trance, house i tak dalej. Widzicie, jak wygląda pod monitorem, całkiem fajnie się prezentuje. Szkoda tylko, że te nóżki nie są troszeczkę bliżej, wtedy pasowałby na każdą podstawkę do monitora, a tak to niestety, no, po tej się ślizga. Natomiast tutaj jest w miarę stabilny. Kilka słów o jakości dźwięku na sam koniec tego testu głośnika multimedialnego FND E200+. Zacznę od gier.
W grach nie jesteśmy w stanie za pomocą tego głośnika rozpoznać, z której strony do nas nadchodzi przeciwnik. Czy z tyłu, czy z przodu, czy jest wyżej, czy jest niżej. Dźwięk jest bardzo, bardzo płaski, więc do gier raczej słabo. Chyba, że ktoś nie gra w FPS-y albo gra amatorsko, żeby tylko spędzić miło czas. Co do muzyki, jest lepiej niż w grach, natomiast też szału nie ma. Scena muzyczna jest dosyć płytka. Nie ma wyraźnie odseparowanych tonów średnich od basów. Wszystko jest takie spłaszczone i bezbarwne. Dźwięk jest, dobiega z tego głośnika, natomiast jest mało barwny, mało atrakcyjny dla naszych uszu. Aczkolwiek jest to głośnik dosyć budżetowy, kupimy go za niewiele ponad 100 zł. Tak, ponad 100 zł niewiele kosztuje ten głośnik, a można za jego pomocą odsłuchiwać muzyki zarówno z naszego pendrive'a, podłączyć go do naszego komputera, sparować go z naszym smartfonem, tabletem bądź jakimkolwiek innym urządzeniem, które posiada albo Bluetooth, albo też wyjście AUX Mini Jack. Do takiego używania okazjonalnego, do gdzieś tam puszczenia sobie po cichu muzyki, okej, bas dosyć płaski, nie ma brzmienia, nie ma głośności, ale umówmy się, obudowa jest dosyć mała i nie mamy jak wycisnąć tego basu z tej małej, wąskiej obudowy. To nie jest głośnik Hi-Fi, to nie jest głośnik do naszej wieży, to jest faktycznie bardziej głośnik Bluetooth, gdzieś tam na wyjazd do zabrania, na letnisko, do domku letniskowego, super opcja niż głośnik do używania jako sprzęt Hi-Fi w naszym domu. Chyba, że komuś naprawdę wystarcza ta jakość brzmienia, którą słyszał. I ode mnie to tyle, moi drodzy. Jeżeli miałbym ten głośnik oceniać jako głośnik, jako soundbar, jako głośnik multimedialny, który ma zastąpić nasze głośniki 2+1, 2.0, 5+1, bądź też jakikolwiek inny, bardziej zaawansowany system audio do naszego komputera, bądź też do naszego domu, to bym tutaj był ostrożny. Natomiast jeżeli to faktycznie ma być głośnik przenośny z zamiarem zabrania go na wakacje, z zamiarem zabrania go gdzieś na łąkę i posłuchania sobie muzyki, nawet w pewnych momentach nieźle radzi sobie jako soundbar, ale tylko i wyłącznie z niektórymi filmami, w których jest więcej dialogów, a mniej akcji. Przy jakiejkolwiek akcji dynamicznej niestety ten głośnik się wykłada. Ale jeżeli faktycznie mam go rozpatrywać pod kątem przenośnego urządzenia do zabrania na wakacje, na wyjazd, to jak najbardziej godny polecenia w tej cenie. Na pewno duży plus za pojemną baterię 2600 mAh wytrzymuje niecałe 10 godzin, ładuje się w niecałe 3 chyba z tego co pamiętam, nie chcę Was kłamać, koło 2,5 godziny, więc jest ok, szybką ładowarką 2-amperową. Możliwość podpięcia, jak już mówiłem, USB do wolnego urządzenia zewnętrznego za pomocą mini jacka. Pod tym kątem jak najbardziej godny polecenia. Do tej kości dźwięku troszkę gorzej, ale w sumie to jest budżetówka. 100 paręnaście złotych. Link do tego urządzenia macie w opisie pod filmem, tak samo jak link do sklepów, w których go możecie kupić. Moi drodzy, ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie tej recenzji E200+, głośnika multimedialnego, wielofunkcyjnego od firmy FND. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się. Wideoblog Tech, cześć.